Witam serdecznie wszystkie kochane znaki żywiołu ziemskiego, byki, panny i koziorożce. Kochani, to dla Was horoskop, wróżba na miesiąc październik z kart Lenormanda i Tarota oraz orakel energetyczny na koniec. Więc zapraszam do wysłuchania, zrobię dla każdego znaku z osobna, więc mam nadzieję, że pokażą coś karty, jakieś wskazówki, rady, porady dla właśnie tych znaków ziemskich. Dziękuję, że Państwo odwiedzają mnie dzisiaj w piątek. Wróżba jest na miesiąc październik, czyli na miesiąc jesienny. Październik już się zaczął, więc ciekawa jestem, co rokują nasze karty na ten miesiąc. Proszę napisać mi w komentarzach, czy rezonują te wróżby z Państwem, jakie macie znaki zodiaku. Proszę zasubskrybować mój kanał Orakel Miłości u Loeli, jeśli tego jeszcze Państwo nie zrobili, by otrzymywać darmowe wróżby na różne tematy i zawiadomienia o moich filmikach. Kliknij subskrybuj z dzwoneczkiem u góry, by YouTube zawiadamiał Cię o wszystkich moich wróżbach. Proszę również o lajki, komentarze. Dziękuję serdecznie. Zaczynamy, kochani moi, od byków. Karty już przetasowałam, przeczyściłam i wybrałam. I zobaczmy, co pokazuje Lenormand. Tutaj jest jakaś izolacja. Izolacja, samotność. Być może czujesz się osobą pytająca samotna po jakimś rozstaniu, czy rozwodzie, czy kryzysie w związku. Jest jakiś dystans, nie ma kontaktu z partnerem, partnerką. Jest izolacja i potrzeba właśnie samotności, spokoju. Być może jest również ze strony partnera jakaś oziębłość uczuciowa lub Ty również emocjonalnie potrzebujesz teraz dystansu. Karta ta mówi właśnie o byku, pannie i koziorożcu. Jest to właśnie ta karta numer 19 w Lenormandzie, która przedstawia również znaki żywiołu ziemskiego. Więc ta pierwsza karta, która mi tutaj wypadła, przedstawia właśnie te trzy znaki horoskopu, które dzisiaj mają wróżbę. Tu jest jakaś oziębłość właśnie pomiędzy Wami, partnerami. Potrzeba właśnie uczuciowego dystansu. Coś się skończyło, nie ma spotkań, nie ma komunikacji. Być może jesteś zraniona, jesteście być może oboje zranieni. Natomiast ta izolacja, jeśli chodzi tu o związek, sprawy miłosne i uczuciowe, się zakończy. Niedługo, ta karta mówi o jesieni, więc jest już jesień, przyjdzie stabilizacja. Zakończy się tutaj ten etap dystansu, oziębłości, braku kontaktu, braku regularnych spotkań. To się zakończy raptownie i właśnie teraz w jesieni rozwinie się coś, czego właśnie się tutaj jakby obawialiście, że jest to już zakończone, ale rozwinie się coś znowu w stronę stabilności, rodzinnego ciepła czy rodzinnej atmosfery.
znowu wasze prywatne życie tutaj się ustabilizuje, wasz dom jako fundament, tak, waszej egzystencji, który macie, będzie tutaj znowu pewny. Także jeśli pytacie jakąś osobę kochaną, za którą tęsknicie, to tutaj przyjdzie ta stabilność związku z powrotem. Jeśli problemem była wierność, jakieś podejrzenia, może zazdrość, tutaj okaże się, że właśnie ten mężczyzna, który wróci, być może spod znaku raka, skorpiona lub ryb, tutaj ta karta opisuje mężczyznę lojalnego, wiernego, przyjaznego, zaufanego, na którego możesz liczyć, lub również ten temat wierności, który był ewentualnie problemem w waszym związku lub podejrzewaliście o coś partnera, tutaj wróci partner, by udowodnić wam właśnie, że jest wierny i lojalny. Karta ta mówi o partnerze, być może bratniej duszy nawet, który chce się pogodzić, chce, byś mu zaufała, chce ci pomóc, wesprzeć cię, chce być wierny, chce być też przyjacielem, chce, by ten związek opierał się na przyjaźni, lojalności i wierności. Karta ta opisuje mężczyznę o być może brązowych włosach, który jest bardzo zaangażowany i właśnie pomocny. Tutaj jest na pewno w październiku temat związku. Temat związku, który jest bardzo istotny, czyli jakiś powrót z izolacji, powrót tutaj z kryzysu, odnowienie się, stabilizacji związku, związku opartego na przyjaźni, zaufaniu i wierności. Także tutaj wyciągnie ktoś rękę lub wy również chcecie pogodzić się, chcecie, by z tym partnerem, o którym myślicie, jeszcze raz tutaj coś się właśnie udało, potoczyło dobrze i stabilnie. Tutaj należy wyciągnąć rękę, jakby ośmielić też partnera, by on również wyciągnął rękę na zgodę lub wyszedł z izolacji, byście wy również wyszli z tej izolacji, oziębłości. I tutaj jeszcze raz musicie przegadać wszystko, przeanalizować, wziąć odpowiedzialność za ten związek, pracować nad tym związkiem, podsumować bilans, jakby zrobić tego związku, co należy poprawić i uczyć się z waszych doświadczeń w tym związku, z waszych błędów. I jeśli było źle, to po prostu puśćcie to w niepamięć i zacznijcie jeszcze raz. Tutaj mówi ta karta o uwolnieniu się ze starych lastów, ze starych balastów, ze starych obciążeń, z chaosu, który był między wami, kryzysu. Proszę też nie mieć żadnych wyrzutów sumienia za to, co było, tylko zamknąć ten kapitel, jakby ten rozdział i spróbować jeszcze raz na nowo, ale związek, relacje z partnerem, gdzie opieracie po prostu tą relację na przyjaźni, lojalności, wierności, zaufaniu. Tutaj, jeśli chodzi o sprawy związkowe, należy je na pewno uleczyć. Dojdzie znowu do spotkań. Karta numer 5 w Lenormandzie mówi o drzewie, czyli rozrośnięciu się czegoś właśnie na nowo. Tutaj silne drzewo rozkwita, piękne kwiaty, piękna natura, otaczająca to drzewo, czyli tak samo rozkwitną znów wasze uczucia, emocje, wasza miłość, wasza relacja, gdzie będziecie krok po kroku budować w sposób zdrowy jeszcze raz właśnie wasze kontakty. I tutaj coś właśnie się wzmocni. Kryzysy są również po to, by je wspólnie przechodzić i żeby coś, jakąś więź być może wzmocnić poprzez to, że się walczy o partnera, partnerkę i walczy się o ten związek. Czyli tutaj to drzewo mówi o stabilności, o stąpaniu właśnie po ziemi,
konkretnym. To są też znaki ziemskie, byk, panna, koziorożec. Teraz mamy wróżbę dla byka. Oczywiście byk jest mocno stąpający po ziemi i tutaj to drzewo też symbolizuje taką właśnie kartę, gdzie jest stabilizacja, gdzie stąpamy bardzo mocno, realistycznie po ziemi. Także tutaj coś się naprawi, coś się pięknie rozwinie, rozrośnie i tutaj ta karta to potwierdza. As kielichów, czyli początek nowej miłości, początek nowej fazy, nowej szansy, nowego początku właśnie waszej relacji jeszcze raz, ale w inny sposób, ucząc się na starych błędach. Wszystko się wyjaśni, co było między wami. Jest tutaj gwiazda, czyli szczęśliwa karta, karta szczęścia pod szczęśliwą gwiazdą, czyli rozwój tego związku przyniesie pozytywne szczęście jakby. No i tutaj mamy koło fortuny, czyli sprawy się szybko obrócą na dobre. Tego życzę oczywiście wszystkim kochanym bykom, by to się tutaj w ten sposób rozwiązało. Wszyscy ci, którzy zaglądają te wszystkie byki i nie pytają się o znaki uczuciowe, to mówimy tutaj na przykład o jakichś sprawach urzędowych. Karta wieży, czyli karta 19 w Lenormandzie, mówi o wieży. Ta wieża symbolizuje również urząd lub sąd, gdzie tutaj skończą się jakieś sprawy ciężkie dla was, urzędowe, jesienią przyniosą plony, tutaj te sprawy, które żeście w sądzie czy w urzędach załatwiali i wszystko rozwinie się bardzo stabilnie. Tutaj, że możecie liczyć też na pomoc przyjaciela, przyjaciółki, przyjaciół, którzy wam w tych sprawach tu urzędowych mogą pomóc. Być może musicie podpisać jakieś nowe czy lepsze umowy i to tutaj się wszystko uda, ponieważ jest właśnie karta pozytywnego rozwoju, dobrego, stabilnego rozwoju i tutaj wszystko, co robicie, nowy początek, wszystko, co robicie, właśnie róbcie z miłością, z pasją, z zaangażowaniem, z motywacją i to przyniesie dobre rezultaty. I na pewno wasze sprawy tu urzędowe, sądowe, czy załatwiania różnych, nie wiem, czy nowych pozycji, czy nowych kontraktów, nowych umów, czy w banku jakichś kredytów, wszystko to zakończy się oczywiście pozytywnie, ponieważ karta szczęścia, karta gwiazdy, karta nadziei i dobrego rozwoju. Także dla byków bardzo, bardzo pozytywny rozwój spraw w październiku. Tego wam, kochane byki, życzę. I zapraszam teraz wszystkie panny. Wszystkie panny zapraszam na wróżbę na miesiąc październik. Proszę o wskazówki na miesiąc październik dla wszystkich panien. Proszę o wskazówki dla wszystkich panien. Proszę o wskazówki dla wszystkich panien na miesiąc październik. Proszę o rady i wskazówki. Tutaj panny myślą o czymś, o rozwoju jakiejś stabilności, o rozwoju, powiedziałabym, uczuciowej stabilności, ponieważ tutaj mamy uczucia. Wszyscy ci, co nie pytają o miłość, uczucia, emocje, to chodzi również o finansową stabilizację. Czyli wszystkie panny, które myślą o finansach, to finansowa stabilizacja, natomiast te osoby, które myślą o uczuciach, to tutaj pokazuje się ważny temat dla panien w październiku,
emocjonalna, uczuciowa stabilizacja, by wyjść z jakiejś opresji tutaj, z jakichś, nie wiem, kryzysów. Dlatego będzie tutaj wzmożona jakaś komunikacja między Wami, Panny, i partnerem, partnerką, osobie, o której myślicie. I będzie bardzo jakiś miły moment, miłe rozmowy, zaproszenia, niespodzianki, bardzo dobry rozwój spraw poprzez tą komunikację. Coś ładnego, pięknego, coś miłego, przyjemnego się z tej komunikacji między Wami rozwinie, czego pragniecie, o czym marzycie. Czyli tutaj komunikacja, czy pisemna, czy telefoniczna, tak, czy właśnie jakiś kontakt konkretny, stworzy właśnie tutaj bardzo miłą niespodziankę, pozytywna, być może wymiana właśnie tutaj zdań i nawet być może nawet wizyta partnera, partnerki, o której myślicie, być może zaproszenie na randkę, na jakieś spotkanie, na jakąś imprezę, czy na jakąś ucztę właśnie, czy do przyjaciół, czy na po prostu na jakieś, w jakieś miłe miejsce, ponieważ tutaj z tej komunikacji rozwinie się coś bardzo przyjemnego, pozytywnego. Kochani, chodzi o to, że przerwał się między Wami jakiś kontakt, związek został przerwany. Wasz związek został raptownie, bardzo raptownie okaleczony. Kontakt, spotkania, rozmowy, wszystko to zostało błyskawicznie, w mgnieniu oka wręcz, zakończone, zablokowane, przecięte, tak urwane. Teraz jednak jesienią myślicie, Panny, o tym, by coś odnowić właśnie jeśli chodzi o sprawy związku, związkowe, relacyjne. Tutaj ważne jest opanowanie, cierpliwość, równowaga, balans. Tutaj mamy anioła, anioła stróża, który czuwa nad rozwojem spraw, czyli dajcie tutaj polepszeniu się tej sytuacji, związku, emocji tyle czasu, ile Wszechświat na to potrzebuje. Czyli Wszechświat, anioły, archanioły, czy opatrzność Boża, we wszystko, w co wierzycie, Wy sami, czuwa tutaj nad rozwojem tego związku. Zaufajcie temu, że wszystko ma swój czas, wszystko idzie według przeznaczenia i macie, jesteście po prostu tutaj pod ochroną. Także jeśli trzymacie się mocno tego partnera, związku, którego nie chcecie stracić, uwierzcie jednak, że powrót, pozytywny rozwój potrzebuje właśnie tutaj sterowania Wszechświata. I Wszechświat weźmie sobie do pozytywnego rozwoju taki czas, który on będzie uważał za stosowne. Więc zaufajcie w te sprawy, że one potoczą się tutaj same pozytywnie. Zobaczmy jeszcze wskazówkę Tarota. Oczywiście dla wszystkich tych, którzy się pytają o sprawy finansowe, ważna jest stabilność tutaj finansowa w październiku poprzez jakieś tu rozmowy, zaproszenia, być może na rozmowy kwalifikacyjne, czy podpisanie jakichś nowych umów. Miesiąc jesień, pora jesienna, przepraszam, miesiąc październik, czy pora jesienna przyniesie Wam jakieś tutaj pozytywne plony, jakiś pozytywny rozwój spraw, jeśli chodzi o nowe umowy, nowe sprawy urzędowe, nowe kontrakty, może jakieś tam sprzedaż, kupno domu, czy nową pracę, umowę o pracę, awans, lepsze zarobki. I tutaj właśnie opatrzność Boża też nad tym czuwa. Chodzi tu być może o powiększenie właśnie zasobów finansowych, czy zarobienie jakichś pieniędzy, czy spłacenie długów. Tutaj w październiku będzie też jakiś ważny miesiąc, jeśli właśnie chodzi tutaj, byście zobaczyli nowe jakieś perspektywy rozwoju. No jesteście smutni, czy smutne z powodu właśnie tutaj tych jakichś kryzysów, czy emocjonalnych, czy finansowych, ale to się zakończy, jest śmierć. Czyli zakończy się tutaj, kochani, ten płacz, smutek, rozczarowanie, jakaś depresja, dziewiątka mieczy,
czyli no żal po stracie właśnie tutaj jakiegoś partnera. Zakończy się ten smutek i otworzy się nowa perspektywa. Zacznie się coś nowego. Widzicie tutaj słońce na horyzoncie, czyli nowa nadzieja, że właśnie ten partner powróci, wyciągnie rękę, tutaj coś się nowego poprzez kontakt wasz pisemny wydarzy, co będzie miało pozytywny rozwój. Także śmierć mówi o śmierci tej samotności, smutku, rozczarowania i narodzinach na nowo właśnie tego związku. Cesarz, osoba zrównoważona, spokojna, stabilna, czyli mężczyzna, który jest stabilny, który chce jeszcze raz stabilnego związku. Cesarz sam w sobie jest stabilny i chce stabilnych relacji. Tutaj jest osoba, która owszem jest władcza, jego symbolem jest władza. Na pewno on jest też w związku bardzo władczy, chce mieć dużo do powiedzenia, być może też zaborczy, czy silną, ma bardzo osobowość. Niemniej jednak jest również bardzo dobrym partnerem. Ktoś taki właśnie tutaj chce do was napisać, chce mieć z wami właśnie komunikację, która narodzi nowe kontakty. Początek, as mówi o początku, as buław mówi o początku aktywności, pożądania, namiętności, energii znowu, którą będziecie miały w miesiącu październiku. Jakiś nowy początek i nowa aktywność właśnie tutaj. Coś się znowu zacznie między wami. Dla wszystkich tych, którzy nie pytają o związki, oczywiście ten nowy początek, as buław mówi o aktywności waszej dla tutaj szukania nowych rozwiązań i te rozwiązania przyjdą, ponieważ as mówi o początku, a buławy mówią o tym, żebyście energicznie, aktywnie właśnie tutaj szukali nowych rozwiązań na wasze sprawy, dla waszych spraw finansowych, zawodowych i waszej stabilności zawodowo-finansowej. Dziękuję wszystkim pannom, kochane panny. Życzę wam, by się to spełniło, ponieważ pozytywny obrót spraw pokazały karty. Zapraszam wszystkie koziorożce. Kochane koziorożce, zapraszam was serdecznie na wróżbę na miesiąc jesienny, październik. Zobaczmy, co pokażą karty dla koziorożców, czyli też znak ziemski. Wszystkie te znaki, byk, panna, koziorożec, są znakami bardzo twardo stąpającymi po ziemi, mówią o potrzebie, dużej, wielkiej, ogromnej potrzebie stabilności, bezpieczeństwa. Także są to znaki właśnie ziemskie, dlatego że racjonalnie myślą, zawsze wybiorą na pewno bezpieczeństwo, stabilność. Zobaczmy dla koziorożców, co pokażą tutaj karty Lenormanda. Proszę o wskazówki dla koziorożców. Koziorożce jakby były na rozdrożach, na rozdrożu, nie wiedzą jaką podjąć decyzję. Jakieś nowe być może tutaj umowy, sprawy urzędowe, czy sprawy właśnie kredytów, czy sprawy umów. Tutaj jakieś nowe pomysły. Kobieta ciężarna mówi nie tylko o tym, że być może ktoś z was rzeczywiście w dosłownym tego słowa znaczeniu jest w ciąży, chce mieć dziecko, przyjdzie na świat w październiku jakieś nowe dzieciątko i zaczną się oczywiście tutaj nowe sprawy, nowy rozdział w życiu waszym, ale tutaj mówi ta karta kobiety ciężarnej również o płodności waszych pomysłów, tak, waszej kreatywności. Jakieś nowe pomysły się narodzą. Być może chcecie otworzyć nową firmę, chcecie zmienić pracę, chcecie pójść w innym kierunku, chcecie się czegoś uczyć, doszkalać. Tutaj
bardzo dużo pomysłów, właśnie płodność, aktywność waszego umysłu. Macie dużo pomysłów, nie wiecie, który wybrać, stoicie na rozdrożu dróg, nie wiecie, jak się zdecydować, ponieważ macie wiele możliwości. Natomiast tutaj pokaże się jakaś nowa szansa, nowa umowa, być może nowe jakieś tu możliwości, czy nawet, nie wiem, podpiszecie coś, czy kupno domu, czy nowa praca, czy jakieś nowe kontrakty tutaj notarialne, czy właśnie finansowe, ponieważ pokazuje się tu jakby nowy rozdział w październiku dla koziorożców. Tutaj właśnie wyciągacie rękę do po nowe sprawy, jakby, tak, w metaforycznym tego słowa znaczeniu. Przejmujecie inicjatywę i odpowiedzialność za nowe sprawy, za nowe doświadczenia, za coś, co chcecie właśnie nowego w waszym życiu, by się rozwinęło. Stare sprawy, rzeczy zamykacie za sobą i wyciągacie rękę tutaj po nowe. No, ta sprawa mówi tu o uczuciach lub również finansach, czyli w zależności o co, kochani, pytacie, nowy rozwój uczuć, pięknych, jakichś tutaj głębokich emocji lub właśnie tu sprawy finansowe, które się dobrze potoczą, jeśli Wy będziecie również kreatywni i aktywni. Tutaj akcja, właśnie o tym mówię, karta numer 1, nowy początek czegoś właśnie zupełnie nowego i jakaś decyzja, podjęcie decyzji właśnie na coś zupełnie nowego, czy w związku, czy w finansach, czy w zawodzie, czy jeśli chodzi o Waszą egzystencję. Akcja i to szybka w październiku po coś nowego. Czyli coś przyjdzie poprzez Waszą aktywność, energię, energiczność i kreatywność, coś przyjdzie nowego, jakaś nowa szansa, jakieś nowe propozycje i musicie zostać tak jakby cały czas aktywni, by to się właśnie dobrze potoczyło. Lub no, ewentualnie to jakaś podróż czy praca, gdzie jest ta praca oddalona gdzieś od domu, gdzie będziecie musieli jeździć do tej pracy, bo ta karta mówi też o środku transportu, czyli o aucie na przykład, tak, którym jeździmy. Więc na pewno akcja, na pewno aktywność, tak, i zmiany. O tym mówi ta karta. Tutaj ta karta znowu mówi o jakiejś podróży, czyli tak jak już mówiłam, podróż. No jeśli planujecie urlop, no to oczywiście urlop w październiku tutaj wychodzi, a jeśli planujecie jakąś inną pracę, być może za granicą, być może oddaloną od domu, to tutaj się to uda, ponieważ ta karta mówi o biznesie, o pracy, o sprawach zawodowych gdzieś w podróży, czy jakiś jest dystans geograficzny, właśnie jakaś praca gdzieś dalej od domu czeka na Was, propozycja pracy być może za granicą, także tutaj jakieś marzenia, które się mogą spełnić, jeśli chodzi o sprawy zawodowe. Jeśli chodzi o sprawy uczuciowe, to chcecie się spotkać tutaj z Waszą osobą ukochaną, chcecie jechać, jeśli jesteście oddaleni, jeśli partner, partnerka mieszkają daleko, chcecie jechać, zobaczyć się, spotkać, umówić, porozmawiać, spędzić miło ze sobą czas. Proszę o wskazówkę dla koziorożców na miesiąc październik. Proszę o wskazówkę dla koziorożców. Smutek. Cztery miecze mówią o smutku, o potrzebie przemyślenia. Odsuńcie na bok emocje. Odsuńcie emocje, uczucia. Pomyślcie tutaj na poziomie mentalnym, co należy zrobić w miesiącu październiku, by się coś tu nowego, bardzo ważnego dla Was wydarzyło. Jeśli chodzi o emocje lub w sprawach zawodowych, finansowych. Przemyślcie wszystko, ponieważ macie tutaj bardzo dużą pomysłowość, więc przemyślcie swój
plan, kochani, w miesiącu październiku i nie smućcie się, jeśli tutaj są jakieś sprawy właśnie nie po waszej myśli, brakuje wam emocjonalnego spełnienia. No tutaj królowa pentakli, czyli królowa monet, mówi jednak o stabilności, o sprawach zawodowych, lub jeśli w związku chcecie jakichś zmian, szukacie coś nowego, to oczywiście o związku stabilnym, długotrwałym, solidnym, który da wam bezpieczeństwo, to marzycie o tym. Jeśli jesteście w ciąży, chcecie mieć dziecko, tym bardziej chcecie zabezpieczenia ze strony partnera, czyli królowa monet mówi właśnie o takim partnerze, o takim związku, który jest na stałe, stabilny, zrównoważony, gdzie panuje balans, harmonia. O, tutaj mamy jakąś parę, kochani. Królowa pentakli, król pentakli, czyli mamy parę. I właśnie takie małżeństwo, czy taki związek chcecie stworzyć. Król pentakli, królowa pentakli mówią o związku oczywiście dwóch partnerów, którzy są ze sobą statusem równi, którzy chcą tego samego, którzy oczekują od partnera stabilności, bezpieczeństwa, lojalności, wierności, chcą po prostu być ze sobą w związku długotrwałym, solidnym. Także takie tej potrzeby macie. No, wspaniale wychodzi królowa pentakli, król pentakli, czyli para nam wyszła, związek, sprawy emocjonalne, które się szybko potoczą, rozwiną dla koziorożców w miesiącu październiku, tej pozytywnie. Zobaczmy jeszcze dla wszystkich znaków żywiołu ziemskiego orakel energetyczny. Jakie energie są ważne dla wszystkich byków, pan i koziorożców? Wow! No uwaga, kochani, tutaj mamy diabła, znaczy kartę oszustwa, rozczarowania, być może nieuczciwości, kłamstwa. Ta karta jest tutaj w tej talii oraklu energetycznego równa z kartą diabła w tarocie. Więc kochani, uważajcie tu na jakichś oszustów, na jakieś nieszczerości, nieszczere osoby, czy w miłości, w partnerstwie, czy w biznesie, w pracy, współpracy. Uważajcie tutaj na fałsz, na ewentualne oszustwo po prostu. I tutaj trzecia czakra dla wszystkich znaków ziemskich, byków panny i koziorożca, do oczyszczenia. Trzecia czakra, kochani moi, to jest solar plexus czakra. Już, kochani, mówię wam, o co tutaj w tym chodzi. Solar plexus czakra to jest tak zwana czakra słoneczna. Czakra słoneczna jest do oczyszczenia i otwarcia tutaj właśnie dla wszystkich tych znaków. Czakra splotu słonecznego, tak się to nazywa po polsku, jest umieszczona pomiędzy, znaczy na środku klatki piersiowej. Przede wszystkim jest ona odpowiedzialna za poczucie własnej wartości. I jest ona ważna, ponieważ jeśli ona jest zamknięta, właśnie czakra splotu słonecznego, jeśli jest zamknięta, nieoczyszczona, to boisz się zaangażowania w związek z partnerem. Nie wiesz, jak tworzyć nowe, zdrowe, długie, właśnie długotrwałe, bezpieczne relacje z innymi, nie tylko z twoim partnerem czy mężem, ale również na przykład zdrowe relacje w pracy, tak, we współpracy z innymi. Także tą czakrę piąta, tą czakrę piątą splotu słonecznego należy oczyścić. Najlepiej można ją oczyścić na przykład żółtą świecą,
i powiedzieć sobie, właśnie afirmować, że oczyszczam czakrę splotu słonecznego, otwieram czakrę splotu słonecznego, chcę angażować się w relacje z innymi, chcę zaangażować się w związek z partnerem, chcę zbudować zdrową relację z partnerem i z wszystkimi moimi kolegami, koleżankami z pracy lub z wszystkimi przyjaciółmi. Także to jest bardzo ważne, by w ten sposób medytować i by na przykład żółtą świecą oczyścić tą czakrę splotu słonecznego. Takie są rady tutaj kart. Dziękuję serdecznie, kochane byki, panny i koziorożce. Także mam nadzieję, że się tutaj wszystko dobrze rozwinie dla wszystkich znaków żywiołu ziemskiego. Ja Państwu życzę pięknego miesiąca października, pięknej jesieni i pozytywnych spraw, pięknych energii, zdrowych związków i szczęścia w miłości. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia już wkrótce.